Demeter a moc żywiołów. W interpretacji mitów Demeter jest czasem postrzegana jako przedstawicielka mocy ziemi, łącząc w sobie siłę natury, płodność, ale także zdolność do wywoływania zarówno życiodajnych, jak i niszczycielskich zjawisk, takich jak susze i klęski. Demeter a czciciele przyrody. Współczesne ruchy ekologiczne i osoby zaangażowane w ochronę środowiska często odwołują się do postaci Demeter jako symbolu konieczności szacunku dla ziemi, zrównoważonego rolnictwa i dbałości o przyrodę. Demeter w literaturze dla dzieci. Postać Demeter często pojawia się w literaturze dla dzieci, gdzie jej mitologia jest czasem adaptowana, aby przekazywać ważne wartości, jak na przykład szacunek dla natury, współpraca i opieka nad innymi istotami. Demeter a Panteon Olimpijski. Demeter była jedną z 12 bogiń i bogów zasiadających na Olimpie, najważniejszym zgromadzeniu boskich istot w mitologii greckiej. Jej obecność na Olimpie podkreślała jej ważność w Panteonie. Bogini urodzaju. Demeter była uważana za boginię urodzaju, plonów rolnych i żniw. Jej wpływ obejmował wszystkie aspekty związane z uprawą ziemi i obfitością plonów. Matka Persefony. Demeter była matką Persefony, której porwanie przez Hadesa doprowadziło do powstania mitu o porwaniu i zmianie pór roku. Kiedy Persefona była z Hadesem w podziemiach, Demeter opłakiwała jej utratę, co powodowało zimę. Demeter w sztuce. W sztuce greckiej Demeter często była przedstawiana związana z narzędziami rolniczymi, takimi jak sierp lub snop zboża. Często ukazywano ją również z bożkiem Plutos, personifikacją bogactwa rolniczego. Demeter i Triptolemos. W mitologii greckiej Demeter nauczyła Triptolemosa sztuki uprawy ziemi i dała mu ziarna jęczmienia, aby pomógł ludzkości w rozwijaniu rolnictwa. Triptolemos stał się bohaterem kultowym, a Demeter uznawana była za nauczycielkę rolnictwa. Demeter jako opiekunka dzieci. Demeter miała opiekować się i chronić dzieci przed wszelkimi zagrożeniami. W wielu regionach Grecji matki modliły się do niej o opiekę nad swoimi potomstwami. Demeter w misteriach eleuzyńskich. Eleuzyńskie misteria, tajemne rytuały ku czci Demeter i Persefony były uważane za jedne z najważniejszych w starożytnym świecie greckim. Uczestnicy tych rytuałów wierzyli, że inicjacja daje im pewność życia po śmierci. Demeter a Artemida. Choć Demeter była boginią urodzaju, a Artemida opiekunką dzikiej przyrody, obie boginie były czasem przedstawiane jako siostry. To pokazuje różnorodność funkcji i atrybutów bogów w mitologii greckiej. Demeter w astrologii. W astrologii Demeter jest czasem kojarzona z Matką Ziemią, symbolizującą opiekę i troskę o przyrodę. W tym kontekście jest również utożsamiana z zodiakalnym znakiem Panny, który ma powiązania z rolnictwem i pracą związanej z ziemią. Demeter w filozofii. Niektórzy filozofowie starożytnej Grecji odwoływali się do mitów o Demeter jako metafor do zrozumienia ludzkich doświadczeń, takich jak żałoba, straty i odrodzenie. Jej mit stanowił dla nich inspirację do refleksji nad cyklami życia i śmierci. Która ciekawostka najbardziej Cię zaskoczyła? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.